Jezus, stary, nie chce mi się. Może jutro. No nie, no bo ja wtedy nie mogę. No to przyjdźcie teraz. Jezu, wieje na dworze, nie chce mi się wejść po górę. Ja to w ogóle pytał, czy masz przystanek tuż pod domem. Dawajcie to wam pokażę. Boże, znęca się na mną. A czemu ty nie ma? Serwiusz, ty sam jesteś swoim największym wrogiem. To też mi mówić. Nie wiecie, że będę jakiś jeden spektakl ostatnio. Pokałam całą sumię. Ty ciągle włączysz o spektaklach i filmach. Dobra, o czym było? O rodzeństwie, które się nie nawiedziło. To jakiś dawny konflikt. Strasznie. Wyłącznie się nie rozkończyły? No właśnie, nie było. To bez sensu. Nie każdy przecież lubi pisać szczęśliwe zakończenie. Niektórzy lubią przecież pisać wyciskacze łez. A myślicie, że my mamy jakieś szczęśliwe zakończenie? Co? No jakby nasze życie było spektaklem, to czy wiecie, czy skończyłoby się szczęśliwie, czy raczej wielką katastrofą? Weź zejść na ziemię może i przestań gadać po wodzie za to. A ja uważam się to całkiem ciekawe. No co nie? Właśnie widziałem taki fajny film na ten temat. Jak? No nie wiem, dawno to było, ale gra tam Jim Carrey. Ty, było coś takiego, też widziałam. Co jakieś się tym filmu oglądać? Przynajmniej mamy jakieś zainteresowania. Okej. Okay. To nazywacie zainteresowania. Wy siedzicie w pokojach, oglądacie jakieś dziwne filmy i mówicie, że to są zainteresowania? Ja mam tam jakieś realne zainteresowania. Niby jakie? No ja na przykład rysuję. Niby kiedy coś ostatnio narysowałeś? Mogę teraz ci narysować. Proszę bardzo. Wiecie co, czasami, ale tak czasami czuję, jakby to wszystko było takie nierealne. Jakby to wszystko było taką... Wiecie, złożoną symulacją. To jest całkiem ciekawe. Weź jeszcze napisz o tym spektakl i nazwij go Truman Show na scenie. Dobra, ja idę się napić. A tak już na poważnie, o co ci chodziło z tą symulacją? Tak, tylko już przemyślałem. Chciałeś się to? No może trochę, ale wiesz, bym to zmienić takiego. Sergiusz, ma. Halo, Sergiusz? Sergiusz, gdzie ty jesteś? Hała, co jest? Co się stało? Wszystko okej? Okay? Nie wiem, no uderzyłem się. Chyba. A ja akurat miałam taki super opłat chodzący. Jedyne 6,99. Szybko się zagroi, nie ma to się. A to bo nie chcę być tak, na pewno. Trzymaj mocno.
przypowie i daj znać, jak będzie miała zrobić, okej? Dobra, ja idę po ciasto. No tak, ale podejdę, że mam alergię, ale... Dobra. Mamo? Mamo? Mamo, gdzie ty jesteś? Mamo? Przecież tego tu nie było. Siema, stary. Ale to jest jakiś problem. Weź, bez ciebie się później. Chwila, chwila, przecież ja was nie zapraszam do mojego domu. Jak wy się w ogóle do niego dostali? No, mieliśmy zapisane, żeby tu przyjść. W czym? Co? No dobra, nieważne. Przejdźmy do przyszłych. A ja mam nas. O, zarzeszkamy. No, są takie nadgryzione. Weź im mamę. Czasem ciasto. Boże. Jezus Maria, patrz na to. No. O, moje ciasto. No, patrz na to, nie patrzysz. Czemu jest orzeszkami? No mówię przecież 5 razy im mówię, bez orzeszków, bez orzeszków. I oni co, jak debil, po prostu z orzeszkami. Gdzie pan? No, proszę smażnie. Widzisz, jak przychodzisz do tego. Ale no naprawdę, jakie, no naprawdę, ile trzeba mieć mózgu. Jeszcze mi chcieli, przeprosili, no mi chcieli sok dać, a to bym myślę, no jak ten ciasto spieprzyli, no to sok pewnie też spieprzą. Nie wyrażaj się, poza tym spokojnie, na pewno nie zrobili tego specjalnie, tak? Poza tym mamy próbę do zrobienia. Sorry, ważniejsze do ciebie ta próba niż twoje zdrowie? Oczywiście, że nie, ale najważniejsze jest, żeby na to nie. Nie, 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 najważniejsze jest twoje zdrowie i bezpieczeństwo. O, kupię, coś tam mam, kupię. A teraz... O co sami? Proszę, jestem od nowa, jeszcze raz. Tak, pewnie. Mów do mnie, nie do sceny. Do ściany. Ale wszystko okej? Gdzie się zachowujesz? Mówię, mówię, za kulisy czy coś? Za kulisy? Co się z wami dzieje? Jakby w ogóle... Wchodzicie nagle do mojego domu. W ogóle, o co wam w ogóle chodzi? Wiecie co, ja w ogóle nawet nie zapraszam. Nie pamiętam nawet, co bym was zapraszał. Może lepiej już idźcie. Jakie powtórzyć? O co wam wszystkim chodzi do cholery?
chcą tego. Sugeruję przecież tylko, weź uspokój się czy coś. Ale jak ja muszę uspokoić, jak mi wszyscy doprowadzą cię do szału? Ty nie widzisz, że coś się dzieje? Ewidentnie coś się dzieje. A ty? Myślisz, że ja nie wiem, że coś jest nie tak? Czy zrobisz ze mnie jakiegoś idiota, jakiegoś wariata? O mój Boże, z czego ty robisz problem? Weź oddychaj albo coś. Nie mów do mnie, jakbyś histeryka. Nie jestem wariatem! Piękniki, zmiana tomografii, hop hop! Kim wy jesteście? Wyjdźcie z mojego domu albo zezwolę na policję! Mamo! 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 Mamo, uważaj! Odsuń się! Gdzie za to? Spokój się, nic się nie dzieje. Nie, mamo, tu jest obcy facet. W naszym domu są obcy ludzie. Dlaczego ty nic z tym nie zrobisz? Trzeba zadzwonić na policję. Trzeba zadzwonić na pomoc, coś zrobić. Albo nie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, brawo. Świetnie wyszło. Światła, no. O, dobrze, bardzo dobrze. Proszę o brawa, proszę o gromkę. Nie, to jest niemożliwe! Nie!